Fitness fight Józefów. Fitness dance fight Józefów. No, dance pominąłem, żeby się z ciebie nie śmiali. No, czasami tutaj zębańczymy, trochę tego jest luźno. Jest wesoło. Rozrywka, tak. No właśnie, nie było rozrywkowo na sparingu, Norbert. Ciężka robota. Nie odpuszczacie. Piotrek też stara się imitować Talarka. Jak jesteś w tej chwili przygotowany? Jak to wygląda? Znaczy, tak jak zauważyłeś, no 8 rund dzisiaj naprawdę mocnego sparingu, nie odpuszczamy. Jestem bardzo dobrze przygotowany. Fizycznie te 8 rund spokojnie, po minucie wraca mi oddech normalnie do takiego równego rytmu. Także fizycznie bardzo dobrze przygotowany. Też fajnie Piotrek mi pomaga, dziękuję mu bardzo. W sparingach ogląda walki Talarka, też stara się imitować mi jego styl. Także no, robimy tutaj dobrą robotę. Teraz dzisiaj był sparing z Piotrkiem 8 rund. Mam zamiar pojechać w tym tygodniu jeszcze na Legię tam posparować z lżejszymi zawodnikami, troszeczkę takimi szybszymi, z Maćkiem Słęckim. Zobaczymy, kto tam jeszcze, może mi się kogoś jeszcze uda ściągnąć na ten sparing. Także no co, już na ile mamy do gali? Niecałe 3 tygodnie, a forma naprawdę jest bardzo dobra i jeszcze tylko dokładnie takie elementy techniczne poprawimy i na pewno na 24 będę w bardzo dobrej dyspozycji. No właśnie, ja w sumie tak o twoją kondycję się nie obawiam, bo ona z walki na walkę jest coraz lepsza. Psychicznie też, mentalnie widać no, duży progres u ciebie. Te walki za granicą dużo ci pomogły. W ogóle częstotliwość walk. Pamiętasz, kiedyś żeśmy rozmawiali o tym, że nie walczysz, nic się nie dzieje, raz na rok jakaś walka. Teraz masz te starty dużo i widać różnicę w twoim boksowaniu. Dokładnie, ja mówiłem od samego początku, że potrzebuję częstych startów. I stąd też jest moja pewność siebie w ringu się poprawiła, ponieważ walcząc raz na pół roku, dwa razy, dwie, trzy walki w ciągu roku tożąc, nie jestem w stanie sprawdzić swojej formy, jak wyglądam nie tylko na sparingach, ale na tle przeciwnika w ringu, kiedy jest zrobiona waga, kiedy walczymy, czy nawet przed publicznością. Także tego mi brakowało, tego obicia się w ringu, a im te starty mamy częstsze, tym czuję się swobodnie. No, można powiedzieć, czuję się wtedy jak ryba w wodzie i mam swobodę tego poruszania się, boksowania. Znam swoją wydolność, kondycję, kiedy mogę przyspieszyć, kiedy się pojawi kryzys, jak go przetrzymać. Także właśnie te częste starty dają mi tej pewności i na pewno mnie rozwijają. Potrzebowałeś Krzyśka w narożniku, takiego krzykacza, że tak powiem? Tak. Krzysiek jest taki bardzo mocno nerwowy, jak walczę, także potrafi mnie zmotywować takim dosadnym krzyknięciem na mnie, zwróci mi uwagę w ten sposób, jak jest dobrze, też staram się mówić, co jest dobrze, co poprawić i tak dalej. Także no, bardzo dobrze się dogadujemy i na sali treningowej, i potem w walce w narożniku, także taki Krzysiek krzykacz to jest naprawdę taki dobry motor napędowy i potrafi mnie jeszcze tam, nawet jak już jestem podmęczony, to zmotywować, żeby jeszcze wykrzesać z siebie troszeczkę siły. Ty miałeś okazję gdzieś trenować z Talarkiem, może sparować? Kiedyś, pamiętam, z Robertem Talarkiem otarliśmy się, ale to ładnych parę lat temu, to chyba w 2007 roku, na kadrze narodowej. Ja byłem w młodzieżowej kadrze, on wtedy w kadrze seniorów. Mieliśmy takie wspólne zgrupowanie w Zakopanem. To chyba było takie pierwsze nasze spotkanie, gdzieś tam otarliśmy o siebie na obozie. 2 lata temu boksowaliśmy ze sobą w Brodnicy i tak naprawdę w sumie to tyle, co miałem z nim jakiejś tam styczności i kontaktu. Czyli to tylko jedna walka zawodowa, tak naprawdę żadnych treningów wcześniej nie było? Tak, dokładnie. Mieliśmy jedną walkę zawodową, wcześniej nie mieliśmy okazji jako amatorzy ze sobą walczyć. Robert jest 5 lat ode mnie starszy, także no, co nie bazuje na tym, co nawet było 2 lata temu. Tylko śledzę teraz obecne Roberta walki i staramy się rozkminić go właśnie z tego, co prezentuje w tej chwili. No właśnie, a prezentuje wiele, pewności siebie na pewno mu nie zabraknie. Kondycja też jest jego bardzo mocną stroną. Co jeszcze, na co jeszcze zwróciliście uwagę? No Robert ma dobre warunki fizyczne, ma długi zasięg ramion, ma taki niekonwencjonalny styl boksowania. Troszeczkę taki, kurczę, jest niepoukładany,
Ale myślę, że nie zrobi mi to problemu, jestem na to przygotowany, także no co, jedyne co mogę zapewnić, to na pewno szykuje się ciekawa walka, bo Robert będzie chciał się pokazać, on czekał na taką właśnie galę, żeby pokazać się przed polską publicznością na takiej dużej gali. Ja tak samo czekam na takie właśnie wyzwania, czekam na takie eventy, żeby na dużej gali pokazać się i chcę z tego urwać jak najwięcej, także na pewno będzie ciekawe widowisko. A jeszcze wrócę do trenerów. O twoim trenerze chwilę żeśmy porozmawiali, ale jest jeszcze Irek Butowicz, który trenuje Roberta Talarka. To też jest dobry trener. On potrafi dobrze odczytać walkę. Jak myślisz, dobrze cię prześwietli? W sumie nie interesuje mnie to, nie skupiam się na tym, masz rację, Irek Butowicz to jest bardzo dobry trener, też zna się na robocie, ma już naprawdę dobry staż też trenerski, ma sporo zawodników, jeżdżą za granicę, walczą, I i wygrywają. Tak, wygrywają, są jego zawodnicy charakteryzują się tym, że to są są bardzo waleczni. Także wyrzucam te myśli, w ogóle nie zastanawiam się nad tym. Nie zastanawiam się nad tym, w jakiej formie będzie Robert Talarek. Nie zastanawiam się, czy jego trener mnie tam rozpracował, czy tak dalej. Skupiamy się na naszej robocie. To my mamy rozpracować Roberta, wygrać walkę, wyjść do ringu i zwyciężyć. No to słuchaj, życzę dobrej walki w takim razie. Niech wygra lepszy. No na pewno, ja też sobie życzę dobrej walki. A wygram ja. Wygram ja, tego sobie życzę, ale tak jak powiedziałeś, ten lepszy tego dnia na pewno zwycięży.